Listen to the fever of a glitter bomb. Listen to the tingle of a sweetest bomb. Shaking her to be the drink of Peter's drunk. I got a high strength. W kolejnym odcinku Jazd Próbnych wita Państwa Marcin Wleźniak. Piłkarz Zaczyński. Znajdujemy się dzisiaj przed Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego, aby przetestować samochód, który już kiedyś testowaliśmy, już kiedyś pokazywaliśmy, jednakże mało dogłębnie. Jest to samochód, który... Jeszcze nie zaczynaj. Jest to samochód, który zmotoryzował zapewne nasz program. No tak, to prawda. W pierwszym odcinku, jaki dla Was nagrywaliśmy, było to małe niemieckie autko, które właśnie dzięki swojej kubaturze i wszechstronności zyskało status samochodu roku 2012. To nawet ja nie sprawiałem tyle radości z sukcesów moim rodzicom, jak ten samochód producentowi i właścicielom. No dobrze, więc już żeby dalej nie owijać w bawełnę, to powiem, że przetestujemy dzisiaj Volkswagena Upa. Tak, czyli kolejne miejskie dziecko i zresztą najnowsze dziecko tej niemieckiej marki, mniejsze od Volkswagena Polo i mniejsze od jednego z wielu swoich konkurentów, czyli na przykład Fiata Pandy. Tak, zobaczmy. Zapraszam. Mały, a wielce przestronny. Tak nazywany jest on przez marketingowców Volkswagena na jego stronie. I szczerze mówiąc, to prawda, samochód jest naprawdę miły dla oka. Widać, że designerzy i styliści się postarali, bo samochód nie wygląda jak taki zwykły, przysłowiowy, mały, miejski samochód. Samochód zwraca uwagę. Te wszystkie linie, te wszystkie zagięcia jakby w kartonie sprawiają wrażenie, jakby można się było o nie pokaleczyć. Z boku samochód wygląda tak samo jak ci kseroboje, czyli ksero samochody, czyli Skoda Citygo i Seat Mii. Z przodu samochody się nieco różnią. Wita nas tutaj uśmiechnięta Minka, która zaprasza do zajęcia miejsca na fotelach ze zintegrowanymi zagłówkami. Ciekawe, jak wygląda wnętrze. Wsiadając do środka, od razu widzimy, jak dobrze wykonane jest to wnętrze. Tutaj nie można się do niczego przyczepić. Ten samochód, wnętrze tego samochodu jest naznaczone plastikowym, takim świecącym, pomalowanym jakimś perłowym lakierem panelem, który jest od drzwi do drzwi, że tak powiem kolokwialnie. Jeśli nie podoba nam się czarny panel, bo uważamy, że o nie, bo za ciemno, bo to brzydko, no to możemy jeszcze wybrać sobie albo biały, albo czerwony, czyli tak bardzo patriotycznie. Jeśli spojrzymy na resztę wnętrza, zobaczymy, że mamy tutaj jasną tapicerkę. Widoczność, jeśli chodzi o lusterko wsteczne i lusterka boczne, jest bardzo dobra, jakby było mało nam tego, że samochód jest bardzo krótki. Na duże słowa pochwały zasługuje deska rozdzielcza, która jest stworzona, zaprojektowana w ten sposób, by jak najmniej absorbować uwagę kierowcy. Jeśli chodzi o miejsca, jakie mamy z tyłu, to skłamałbym Was, gdybym powiedział, że tak jest, że tak dużo tu jest miejsca. No musiałem fotel odsunąć maksymalnie do przodu, bo zwyczajnie w świecie mi się nie zmieścił. Ale gdy, powiedzmy, jedzie osoba, której nogi kończą się na kolanach albo która jest po prostu niska, prowadzi, to naprawdę jest tu wystarczająca ilość miejsca. Procent z tyłu nas, powiedzmy, nie rozpieszcza. No, pałac to nie jest, tak? Ale mamy podłokietnik, mamy głośniczki, mamy coś przypominające cup holder, który nie ma okrągłej podstawy, tylko jakąś pięciokątną. Mamy tu jakieś haczyki, na których możemy, nie wiem, co powiedzieć, jakąś zabawkę dla dziecka, które by jechało z tyłu. Podnosząc klapę bagażnika, która jest w większości wykonana ze szkła, przynajmniej wykonana jest ze szkła jego zewnętrzna warstwa, okazuje nam się bagażnik. Można pomyśleć po takim małym samochodzie, no cóż, no będzie tu mało miejsca, jest to niefunkcjonalne i w ogóle, ale no tak nie jest. Oprócz półki, która jest tu wyprofilowana i można na niej położyć naprawdę coś może nie ważącego tyle co ja, ale coś dość ciężkiego, można ją wyjąć albo podnieść, ukazuje nam się bagażnik, można powiedzieć, właściwy. Pod tym bagażnikiem mamy jeszcze jedną przestrzeń bagażową, można powiedzieć, a pod tą przestrzenią bagażową dopiero mamy koło zapasowe. Volkswagen uzyskał tutaj 281 litrów pojemności bagażowej, co jest fantastycznym wynikiem, jestem tutaj zachwycony, nie wiem, jak oni to zrobili, ale no może nie zmieści nam się tu duża waliza na wyjazd gdzieś na 3 tygodnie, ale zakupy, i to duże zakupy, nawet takie na święta, nam się na pewno tu zmieszczą, jeśli nawet nie w bagażniku, to na tylnych siedzeniach. Tyle. We'll be right back.
przemieszczamy się po wielkomiejskich uliczkach naszej pięknej Łodzi samochodem, którego już dla Was testowaliśmy raz z Łukasz, ja byłem zajęty piciem 6 litrów wody, Volkswagenem Upem. Mamy tutaj trzycylindrowy, litrowy, benzynowy silnik o moc 75 koni z manualem skrzyniobiegów. Mamy też do wyboru, jeśli chodzi o gamę silników, silnik o moc 60 koni i rzeczywiście są wtedy najtańsze, to kosztuje niecałe 40 tysięcy. I także mamy do wyboru skrzynię automatyczną lub manualną, ale myślę, że warto dopłacić za te 15 koni mechanicznych i jakoś niespecjalnie zamulać na światłach. Szczególnie naprawdę, jeśli chodzi o dynamikę jazdy tym samochodem, no to nie możesz się przyczepić. Samochód przyspiesza bardzo płynnie, bardzo fajnie. Do setki przyspiesza 8,3 sekundy, a maksymalna prędkość, którą osiągniemy, to 171 km na godzinę i jest to dla mnie naprawdę prędkość niewyobrażalna jak na taki mały samochód, jak na tą klasę samochodów. No, szczerze, ciężko mi to sobie wyobrazić, ale chyba nie będę sobie dzisiaj tego udowadniał ani sprawdzał, bo trzeba pojechać na tę stradę, spalić dużo paliwka, tak więc dam sobie spokój. Spalanie w cyklu mieszanym według procenta przynajmniej to 4,7 litra na 100 km, ale gdybym nie użył określenia według producenta, to też by się nic nie stało, bo rzeczywiście znów nas Volkswagen nie okłamuje. Spalanie jest bardzo niskie i przez pewien czas, tak jak wtedy, gdy zaczynaliśmy naszą pracę tutaj w tym programie, tak i teraz wydawało nam się, że wskazówka poziom paliwa jest po prostu zepsuta, gdyż po przejechaniu naprawdę wielu kilometrów nawet nie drgnęła. Oczywiście jak przystał na samochód dość wysoko, mimo nadwozia, wychylą się lekko na boki, ale nie przeszkadza nam to jakoś strasznie, szczególnie, że nie pędzimy tym samochodem po mieście z Bóg wie jaką prędkością i nie wpadamy w zakręt ze stówką na prędkościomierzu. Ale wynagradza nam to wszystko naprawdę bardzo dobry, bardzo precyzyjny układ kierowniczy, a jak wiemy, w mieście jest to jedna z ważniejszych cech samochodu miejskiego. Tak, w mieście miejskiego oczywiście, ale no, taka jest prawda, czy to przy zawracaniu w ciasnych uliczkach, czy to przy parkowaniu na jakimś parkingu w markecie, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. A jeśli chodzi o komfort, no bo o tym też trzeba pomyśleć, a nie tylko o spalaniu i o takiej funkcjonalności miejskiej samochodu. Jeśli chodzi o siedzenia, no one nas zdecydowanie nie rozpieszczają. Nie jest to jakiś szczyt komfortu, wygody, nie czujemy się jak na fotelu naszego dziadka. Ale jest to coś innego, co naprawdę przykuwa nasz wzrok i aż się cieszymy na widok wykonania wnętrza. Jest tu naprawdę widać, że styliści z Volkswagena bardzo się przyłożyli do tego i wszystko jest wykonane w jak najlepszej jakości. Naprawdę się postarali, naprawdę. Ten samochód ma zdecydowanie, przynajmniej w moim odczuciu, więcej zalet niż wad, a mimo tych nielicznych wad samochodem bardzo dobrze przemieszcza się po mieście. Ma bardzo dobre przyspieszenie, dobrze skręca, przykuwa swoją uwagę, mimo to, że już nie jest tak nowy jak wtedy, gdy nagrywaliśmy pierwszy odcinek jazd próbnych, ale cały czas przykuwa uwagę nie tylko Volkswagen Up, ale także jego brat bliźniak z czeskiej, przynajmniej w historii firmy, Skoda i Seat Mii, który jest, no, to są dwie takie kserokopie tego samochodu, gdyby było coś takie jak ksero pojazdów, na pewno tak by właśnie wyglądało. To było na tyle i cieszę się bardzo, że mogę się w końcu samochodem przejechać. Nie byłem zmuszany do niewolniczego picia napojów kranowych i naprawdę było miło. Aż się łezka wokół kręci, no bo zaczynaliśmy tym Upem. Pierwszy weekend z jakimkolwiek samochodem to właśnie Volkswagen Up. Od tego czasu minęło, od tamtej chwili minęło sporo czasu, no i myślę, że trochę lepiej nam poszło tym razem. Byłeś bardziej życzliwy po prostu, no i tyle. A jeśli chodzi konkretnie o samochód, to no co powiedzieć. A no bo skoro już zaczęliśmy rzeczowo, to też rzeczowo warto to skończyć. A jeśli chodzi o sam samochód, no to akurat jeśli chodzi o cenę może.
no bo to jest dosyć ważna rzecz, jeśli chodzi o miejskie auta. To akurat nasz egzemplarz, wyposażony w ten system awaryjnego hamowania oraz system dodatkowych, znaczy generalnie 6 głośników. I multimedialny chyba także. I system multimedialny można kupić za ponad 40 tysięcy, no co jest... No sami zdecydujcie, tak, jaka to jest w sumie kwota. Nie porównywać może do samochodów używanych, jest tą samą cenę, to nie jest kwota wygórowana. A wśród samochodów nowych, salonowych, że tak powiem, no to nie jest wysoko. No tak. Aczkolwiek jeśli chodzi o Fiata Pandę, którego konkurentem jest up, no to zdecydowanie na przykład tutaj dosyć dużym minusem jest to, że na pokład zabierzemy jedynie 4 osoby, bo na tyle jest zarejestrowany samochód, ale może to jest taka delikatna sugestia od Volkswagena, żeby... No wiadomo, no niby u Pandy też może... U Fiata też możecie wpakować tą 5 osobę, ale to jest takie... I to chyba większość samochodów wejdzie 5 osób, chodzą. Ale tej 5 osobie to no, tak raczej właśnie, nikt nie chce, tak. Jak takie zgniłe jajo. No. Ale tak to jest. No więc... No tyle, no jesteśmy tak jak wtedy zadowoleni z tego samochodu. Dużo się nie zmieniło, tylko żałuję, że akurat nie mogliśmy przetestować samochodu APA 4-drzwiowego, bo w tamtej chwili już się pojawił i już jest dostępny w salonach za nieco chyba troszkę większą cenę. Tak. Ale... To jest ale długość samochodu się nie zwiększyła i szczerze mówiąc wsiadaliśmy do tyłu i no nie było jakoś tragicznie mało miejsca, ale udało się zmieścić. A, no cóż, no to będziemy kończyć, a ponieważ jeszcze powiedzieliśmy o tym Fiacie Pandzie, który jest tym konkurentem, to oczywiście możecie sobie zobaczyć odcinek z testowanym Fiatem Pandą, jeśli wejdziecie na nasz kanał. Polecamy się na przyszłość. Zapraszamy do następnego odcinka za tydzień i to było na tyle. Dziękuję. Do widzenia.